Namaste. Pozdrawiam Ciebie, bo wiem, że jest w Tobie coś boskiego. Ta iskra, która jest nieskończona, bez ograniczeń. I się przejawia tutaj w tym fizycznym życiu przez to, że w tym ubraniu, które jest ciało, którym jest umysł fizyczny, przez różne kontrasty, doświadczenia, doświadcza. Każdy z nas doświadcza. Kochani, coś takiego bardzo niewygodnego chcę powiedzieć. Nie ma żadnych problemów w życiu, ani nie ma żadnego cierpienia w życiu. To wszystko zostało wymyślone przez nas, nasz umysł fizyczny. Oj, zawrzało, prawda? Ale dajcie mi troszeczkę przestrzeni do tego, żeby mógł wyrazić to, co gdzieś tam we mnie kwitnie jest obecne. Przez doświadczenie. Wiem jedno i to bardzo mocno się osadza i wzmacnia, to, że wszelkiego rodzaju problemy, cierpienia, wszystko, co się wydarza i nazywając to problemami, cierpieniem i tak dalej, wynika z tego, jak my na to patrzymy. Bo tak naprawdę wszystko jest, jakie jest. Jest, po prostu jest. A my snujemy na temat tego czegoś, historię, która wypływa z innej historii i można nazwać ją jako chciejstwo, by było inaczej. Tak długo, jak spieramy się sami z sobą, w sobie i chcemy, by było coś innego niż to, co jest, i nie ma akceptacji w tym, co jest, to będzie pojawiało się cierpienie. Pojawiała się będzie depresja, smutek, pojawiać się będą problemy i te problemy będziemy do nich tak podchodzić, do tych sytuacji, które tak interpretowaliśmy, do tego, żeby je rozwiązywać na zewnątrz. A wystarczy tak naprawdę zmienić podejście w swoim myśleniu, w swoim spojrzeniu na to, co się wydarza. Ktoś tak fajnie, mądrze powiedział, że tak naprawdę to piekło zostało stworzone przez umysł. I potem konsekwencją tego jest takie coś, że nieraz ten umysł odcinamy się od niego, mówimy, że B, umysł jest B. Jest źródłem wszelkiego rodzaju cierpienia i problemów. I tak, z wyjątkiem tego odcięcia. Bo to nie my mamy służyć umysłowi, aczkolwiek większość z nas służy umysłowi, jego automatycznym tendencjom. Jesteśmy takimi kukłami. Raz tak, raz tak. Jak umysł zagra według tych wzorców, które zostały w niego wpojone w wychowaniu, w dzieciństwie i według tych wzorców, które gdzieś tam jeszcze zgromadziliśmy z poprzednich żyć. Tak naprawdę umysł jest narzędziem, które ma nam służyć, które mamy używać w tworzeniu, w kreowaniu, w rozwijaniu się, w doświadczaniu, w tym wszystkim, co się dzieje na Ziemi. I ten porządek dopiero tworzy życie pełne prawdziwości tego, kim naprawdę jesteśmy. Objawia tą naszą prawdę. Ale wracając do tematu. Nie ma żadnego problemu na zewnątrz. Nie ma cierpienia. O, to jest niewygodne. Niefajne. I dlaczego ja tak mówię? A co, kiedy patrzę na przykład na cierpienie w postaci choroby? W postaci bólu ciała? W postaci tych wojen? W postaci tego, co się dzieje ze zwierzętami? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, to jest niesamowite, że we wszystkim, totalnie we wszystkim, każdy tak zwany problem, czy tak, każde tak zwane cierpienie, można to spojrzeć jako coś, co jest
budujące, rozwijające, uwalające z nas miłość taką prawdziwą z naszej esencji, albo tworzące coś, co nas dołuje, ściąga w dół, co tylko domaga się i nas popycha do tego, żebyśmy w imię wolności od poczucia winy działali, robili coś, uzdrawiali tą rzeczywistość, kiedy ona sama w sobie jest, jaka jest. A to tylko i wyłącznie nasza historia o tej rzeczywistości tworzy potrzebę uzdrawiania. A kiedy spojrzymy na wszystko z takiej innej perspektywy, z takiej głębszej perspektywy, to zobaczymy, że wszystko ma ukryty w sobie porządek. Czasami nie rozumiemy, chcielibyśmy to tak, a nie inaczej pokładać, ale dzieje się tak, a nie inaczej po to, żeby nam coś pokazać. Czy to jest niepełnosprawność, czy to jest choroba, czy to jest jakieś bardzo mocne wydarzenie, które jest pełne traumy. To wszystko są wydarzenia, które mają nam coś pokazać. Jeżeli moje ciało choruje, to jeżeli cokolwiek spotykam z czymkolwiek w życiu, to nie odcinam się od tego i nie próbuję znaleźć jakiegoś antidotum, jakiejś tabletki, która mnie uzdrowi. Ale siadam spokojnie i otwieram się na wszechświat, na Boga z pytaniem, co chcesz mi przez to powiedzieć? Co do mnie mówisz w tej całej sytuacji? I przychodzą odpowiedzi. A zatem przychodzi potem ciąg dalszy. Ale moment, kiedy nie zaakceptujemy i nie pogodzimy się, nie przyjmiemy tego czegoś, co się dzieje, jako coś, co ma swój boski porządek, boski wyraz, jest boskim nauczycielem dla nas. Jeżeli to nie przyjmiemy, to są cały czas w nas napięcia i wciąż rodzi to cierpienie i smutek, ból. To jest niesamowite. Ja wiem, że łatwo mówić. Gorzej, gdy przychodzi doświadczenie. Ale tak naprawdę to chodzi tylko o doświadczenie. Co ja tutaj będę pieprzył i mówił o różnych wzniosłych rzeczach? Jak tak naprawdę doświadczenie określa moją prawdę. I nie mówię tego z teorii, takiego sobie wzniosłego, fajnego gadania, bo mnie to w ogóle już nie bawi. Mówiłem wam nieraz, jestem pragmatykiem. To, co mówię, jest praktyczne i wynikające z mojego doświadczenia. Z mojego cierpienia, z mojego bólu, z moich różnych sytuacji, które były dla mnie tak zwanym problemem, ale stały się wyzwaniem, kiedy umiałem na to spojrzeć i spojrzeć z innej perspektywy. Dlatego się tym dzielę. A wszystkim teoretykom dziękuję bardzo. Do widzenia. Mają swoją rolę w tym, żeby tworzyć iluzję życia w teorii książkowej. Ale dobrze. Fajnie mówić, że umysł tworzy to cierpienie i wystarczy zmienić tą perspektywę. Ale to nie jest takie łatwe. Jak zmienić tą perspektywę, to spojrzenie na jakieś zdarzenie, na to coś, co potem tworzy to cierpienie, generuje ten ból, ten smutek. Jak to zmienić, kiedy ta tendencja myślowa jest tak mocno osadzona, tak silna, a wynika z tygodni, miesięcy, lat, dziesiątek lat, czy nawet iluś tam wcieleń. Jest tak osadzona i tak mocna, silna, jak ją zmienić? Jest to łatwe. Ale to, co w moim życiu, w moim doświadczeniu mnie wspiera, unosi, to jest każdego dnia stawianie takich małych kroczków. Ale nie tylko w myśleniu i w jakimś tam wzniosłym osłuchiwaniu się w muzyce, ćwiczeniach i tak dalej, i w jakimś takim zagłuszaniu tego czegoś, żeby się wsłuchać w siebie. Ale w takim czymś, że w takiej totalnej harmonii z samym sobą. W tym, co mnie gdzieś tam podnosi, raduje. Coś, co mnie integruje, harmonizuje. Małe kroczki każdego dnia. W działaniu i wsłuchiwaniu się w ciało, w
w słuchaniu się w to, co w sercu jest, w całej naszej egzystencji, naszym istnieniu. Tymi małymi kruczkami idziemy do przodu, choć nie ma gdzie iść, jesteśmy, ale w świadomości swojej rozświetlamy się jeszcze bardziej. I może przyjdzie taka kolejna chmura, która nas zachmurzy. I wiecie co? Czasami robimy coś, czego nie chcemy robić. I to jest dla nas trudne. Uczymy się tego, by robić to coś z akceptacją i wdzięcznością i okej, dobrze, przyzwalam sobie na wszystko. I jest to super. Ale kolejnym krokiem jest to, żeby po tym wszystkim nie snuć historii, ja jednak mi się nie udało, popełniłem błąd, cofnąłem się i tak dalej. Nie. Każda sytuacja, w każdym wymiarze, w każdym momencie ma być, jeżeli zechcesz, ogarnięta akceptacją, miłością, przytuleniem, wdzięcznością, radością, w tym, że przez nią uczy się, przez nią rozpoznaje siebie. I to jest tak bardzo ważne, żeby we wszystkim, w każdym kroku widzieć siebie przez pryzmat miłości. Bez warunków, bez tych obrazów, które domagają się, byśmy byli tacy, a nie inni. I tymi małymi kroczkami uczymy nasz umysł, by spoglądać na siebie z wdzięcznością, z miłością, bez potępienia, bez osądzenia. Tymi małymi kroczkami uczymy umysł nasz, by widział rzeczy jako wyzwanie, jako coś, co wynika z jakiegoś porządku i ma nam coś powiedzieć dobrego, byśmy my w swojej esencji, w swoim rozpoznaniu, w swojej drodze mogli siebie jeszcze głębiej doświadczyć tego, kim naprawdę jesteśmy. Także wracając do tego samego początku, nie ma żadnego problemu ani żadnego cierpienia i wiem, że to brzmi trudno dla wielu. To wszystko wynika z naszych historii, które snujemy w swoim umyśle, fizycznym umyśle, interpretując fakty tak, a nie inaczej. Ale gdy zatrzymamy się w tych wszystkich interpretacjach, zaczynamy spoglądać z pytaniem, wewnętrznym pytaniem, dlaczego, po co mi, co mi chce to powiedzieć, jak na to zareagować, to zaczyna objawiać naszą wewnętrzną, głęboką prawdę tego, kim jesteśmy, że jesteśmy miłością, która widzi we wszystkim sens, we wszystkim widzi porządek, poza wszelkimi różnymi historiami. Wszystkiego najlepszego dla Was.